Daniel, jako wychowanek katowickiego rozwoju zapewne miałeś okazję bywać z drużynami młodzieżowymi tu przy Startowej 13, prawdaż? Tak, tak. Nieraz grałem tutaj, szczególnie na Sztucznej Murawie. W porządku były mecze. Raz wygrane, raz przegrane. No. A jak odnajdujesz klub po bliższym kilkudniowym Poznaniu? Dobrze, drużyna mnie mega dobrze przyjęła. Trenerzy też dobrze mnie przyjęli. Dlatego wszystko w porządku jest. W Kaliszu miałeś okazję posmakować w ubiegłym sezonie nie lada emocji. Mam na myśli dotarcie do półfinału Pucharu Polski. No i niestety nieudaną rywalizację, awans do pierwszej ligi. Tak, no to były naprawdę historyczne momenty. Gra w Pucharze Polski. Wielki niedosyt tego awansu do pierwszej ligi. A twoja ulubiona pozycja na boisku? W którym miejscu sam najchętniej byś siebie ustawił? Zazwyczaj gram tam, gdzie mnie trener ustawi, ale moja najlepsza pozycja to dziesiątka, to jest pozycji dziesiątki, ofensywny pomocnik. Bez względu na to, na jakiej pozycji widzieć będzie cię trener Dariusz Klacza, wszędzie spora konkurencja. No to oczywiście, że tak jak w każdym zespole jest konkurencja, ale dlatego jest możliwość rywalizacji, walki o awans. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.